Mamy przyjemność rozmawiać z niezwykłym gościem, z którego wizerunkiem spotykacie się codziennie, przebywając na górnym korytarzu. Przedstawiam Wam patrona naszej szkoły, Wilhelma Gawlikowicza. Urodził się Pan 12 maja 1900 roku na Śląsku, który jest specyficzną ziemią. Tak, Śląsk jest trzecią częścią najstarszej polskich gwiazdów. W swojej skomplikowanej historii przez 600 lat był poza jej granicami. Ślązacy czekali tylko na moment przyłączenia się do ojczyzny. Był Pan jednym z najbardziej gotowych na tę chwilę Ślązaków. Moje życie przypadało na ważny moment w historii tej ziemi. Rozpoczęła się ciężka praca w nowych warunkach i konsekwentne trwanie przy dokonanych wyborach. A jak Pan wspomina szkołę podstawową? Urodziłem się w Burgach koło Lędzi i tam chodziłem do szkoły powszechnej. Lekcje odbywały się w języku niemieckim, a na zajęciach panował rygor i dyscyplina. Pana młodość przypadła na bardzo trudne czasy. Masz rację, przed i po I wojnie światowej sytuacja śląskich rodzin była trudna. Narzucano nam obcy model wychowania, ale w domu zachowaliśmy śląskie tradycje i mówiliśmy po śląsku. Kiedy zdecydował Pan, że zostanie nauczycielem? Moja mama bardzo dbała o to, żebyśmy się kształcili. Tak więc uczęszczałam do gimnazjum we Wrocławiu, potem do seminarium nauczycielskiego w Bydgoszczy. Ukończyłam również Instytut Pedagogiczny w Katowicach. Bardzo zainteresowała mnie historia. Rozpoczęłam więc studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie Polska odzyskała niepodległość. Jak Pan to wspomina? Panowała wtedy wielka radość i nadzieja, że wreszcie Śląsk wróci do Polski. Zależało na tym Wojciechowi Korfantemu. Jednak sytuacja na Śląsku się komplikowała. Wybuchły 3 powstania śląskie. Ostatecznie na temat Śląska wypowiedział się Kongres Wersalski, na mocy którego przeprowadzono plebiscyt, w którym czynnie brałem udział. W 1922 roku Śląsk w większej części wrócił do Polski, a co najważniejsze powiat pszczyński i gmina Wojszowy. Po tym burzliwym okresie, czym Pan się zajął? W okresie międzywojennym byłem nauczycielem szkoły podstawowej w Mizerowie w Nowym Bieruniu, Urbanowicach. Potem objąłem funkcję kierownika szkoły podstawowej w Wojszowach Nowych. Przed wybuchem II wojny światowej przeprowadziłem się wraz z żoną i dziećmi do Bogumina, gdzie byłem kierownikiem szkoły wydziałowej. Dziękujemy Panu za rozmowę.